kiedyś w ogóle wpadłam na taki pomysł, pamiętam, że zadzwoniłam do mojej mamy i mówię: mamo, ile by mnie kosztowało, jakbym sobie spiłowała wszystkie zęby i wstawiłam sobie nowe, żeby nie mieć takich dużych. No i pamiętam, że kiedyś chciałam to zrobić, a teraz już nie chcę, bo stwierdziłam, że mam już takie zęby i z takimi muszę takie zaakceptować. No właśnie. Wersow i Freeze dalej znajdują się pod ostrym ostrzałem medialnej krytyki, a na światło dzienne wychodzą kolejne zaskakujące afery. Nie mowa już jednak tylko o wydłubanych z przeszłości nagraniach, ale także o reakcjach osób, które do tej pory zachowywały w pewnych sprawach milczenie. Czy tak więc kończy się wielka kariera nietykalnego Freeza? Na to pytanie postaramy się odpowiedzieć. Zatem zapnijcie pasy, jesteście na kanale Kto Wygrał, a to kolejny przegląd newsów. Pewnie wielu z Was już zdążyło zauważyć, bo internet na ten temat od jakiegoś czasu nie milknie. Dobrze znana postać w polskim showbiznesie, czyli Wersow, spotkała się z falą krytyki po tym, jak zdecydowała się na poprawę swojego uśmiechu poprzez zabieg dentystyczny, który zmienił wygląd jej zębów. W mediach społecznościowych pojawiły się komentarze, w których niektórzy użytkownicy porównywali jej nowe zęby do końskich, sugerując, że wyglądają nienaturalnie lub są zbyt duże w stosunku do jej twarzy. Jednak gdy coś nabiera takiego rozpędu jak ta sprawa, zazwyczaj widzowie zaczynają doszukiwać się kolejnych szczegółów, poszerzając nam pole widzenia. Tak też jest tym razem. Pierwsza zadyma wokół Wersow. Bez kitu, ja przeglądam Twittera i non-stop ludzie wyciągają kolejne ujęcia, czy to nowe ujęcia, czy to stare ujęcia, ciągle wszystko wokół afery zębowej, która w zasadzie rozrosła się bardziej w aferę kompleksów Wersow. I tego, jak ona sobie z nimi radzi i czy zmiany, które wprowadza, pozytywnie działają na... W końcu nadszedł ten czas, kiedy cały internet spojrzał na Weronikę i zauważył, że wygląda o wiele inaczej niż kiedy jej kariera się zaczynała. Rozrosło się to nawet do oburzenia. Zaczęto wyciągać stare nagrania, gdzie youtuberka mówi o tym, że nauczyła się z czasem akceptować mimo wielu krytycznych komentarzy, z jakimi się spotyka. Kiedyś w ogóle wpadłam na taki pomysł, pamiętam, że zadzwoniłam do mojej mamy i mówię: mamo, ile by mnie kosztowało, jakbym sobie spiłowała wszystkie zęby i wstawiłam sobie nowe, żeby nie mieć takich dużych. No i pamiętam, że kiedyś chciałam to zrobić, a teraz już nie chcę, bo stwierdziłam, że mam już takie zęby i z takimi muszę takie zaakceptować. No właśnie. Oburzenie w pewnym momencie przerodziło się jednak w coś skrajnie innego. Ludzie zaczęli się zastanawiać, skąd wynikać może ta zmiana nastawienia. Wtedy też światło reflektorów skierowane zostało na partnera influencerki. Para wychowuje wspólnie córeczkę Maję i mieszka w podkrakowskiej willi. Chociaż na pierwszy rzut oka wydają się szczęśliwą rodziną, w mediach społecznościowych pojawiają się niepokojące informacje na temat ich relacji. W ostatnim czasie Freeze znalazł się w centrum krytyki po tym, jak w sieci zaczęły krążyć pogłoski, że negatywnie wpływa na Wersow, wywołując u niej kompleksy związane z wyglądem. W sieci pojawiły się też nagrania, w których influencerka przyznaje, że niektóre zmiany dokonała pod jego wpływem, co wzbudziło jeszcze większe zaniepokojenie fanów na temat jej relacji z Freezem. Kurde, no dużo lepsze te długie. Co? No, dwa razy lepsze. Przecież te są takie idealne, że to szok. Mega ładne, tak mi się podobają, że to szok. Kurde, tamte fajniejsze. Tak? Będziesz szła ten, robić nowe doczepy, to co możesz zrobić dłuższe, nie? Jak widzicie, jeszcze mam krótkie włosy, ale to się zmieni. Oj, dzisiaj będzie mała zmiana, ponieważ przedłużę sobie włosy. Podobnych sytuacji było znacznie więcej. Wyglądało to tak, jakby kobieta musiała wkładać znacznie więcej w siebie niż jej partner, podczas gdy on mówił jej, jak ma wyglądać, by mu się podobać. Były to często urywki wyrwane z kontekstu, ale jednak prezentowały faktyczny problem. Sama Weronika w końcu mówiła wielokrotnie o tym, że jej otoczenie ma na nią wpływy, a w jej życiu pojawiały się osoby, które sabotowały jej poczucie własnej wartości. Lubiłam zielonego koloru. Ja jestem osobą, która jest podatna trochę na wpływy, więc jak teraz... Osoba z takim podejściem z pewnością byłaby gotowa wiele w sobie zmienić ze względu na upodobania drugiej połówki. Co ciekawe, sprawa ta nie zainteresowała tylko i wyłącznie widzów. Yeah.
Cały internet o tym mówi, a historia staje się coraz bardziej złożona i wielowarstwowa. Zaczynają się w to angażować osoby z różnych stron, w tym na przykład dobrze znany wszystkim Mini Mike. Albo przynajmniej możemy domniemywać, że tak jest. W ostatnim czasie wstawił na swoje story zdjęcie z podpisem, że ludzie zaczynają w końcu przeglądać na oczy. Wszyscy oczywiście zaczęli spekulować, że chodzi o głośną ostatnio aferę Freeza i Versow, a były członek ekipy nie zaprzeczył tym sugestiom. Jak pewnie wiecie, trudno byłoby powiedzieć, że grupa rozstała się pokojowo. Freeze i Versow mieli pewne nieporozumienia z Martyną Zbirską, Murcix miał pewne napięcia z innymi członkami po swoim odejściu, a Tromba i Mini Mike mieli, można powiedzieć, różnice zdań z Freezem odnośnie ich dalszej współpracy. Wszystko to było zaskoczeniem dla wielu z nas, którzy wierzyli, że to właśnie jest ta przejrzysta strona internetu, a członkowie pałają do siebie realną sympatią. Ogólnie byli oni raczej szanowani i lubiani w internecie, ale życie na fali prawie w żadnym przypadku nie trwa wiecznie. Kiedyś noga się powinie, a ludzie wówczas zaczynają przeglądać na oczy i tworzą szersze spektrum. W pewnym momencie Katarzyna Szalska opublikowała film na Freeza, w którym mówi m.in. o tym, że obserwuje różne instagramowe modelki, a od tego momentu raczej pewnym było to, że czekają nas kolejne skandale z udziałem Freeza. Wygląda to dość poważnie. Versow i Freeze najpewniej nie zdołają już odbudować wizerunku nieskazitelnie czystych, jaki w oczach wielu do niedawna posiadali. Członkowie ekipy też mają chyba niemało do powiedzenia w ich sprawie, a internet dalej pracuje nad rozszyfrowaniem kolejnych zagadek związku pary i wygrzebaniu z ich przeszłości tego, co tylko się da. Zgadzam ci to, jak inni mówią, że jesteś nienaturalny. Kurczę. Oj, spicy. Czy mi to przeszkadza? A chyba nie. Zresztą na to, że każdy może mieć swoją opinię, ja jakby też teraz już stałam się bardziej podatna na te komentarze w kontekście tego, że zaczynam zwracać na nie uwagę bardziej i zaczęłam też, wiecie, tak akceptować to, że ktoś może uważać, że jakby jestem sztuczna i tak dalej, i tak dalej. Ale teraz uważam, że nie do końca tak jest, więc jakby ja się z tym nie zgadzam, że jestem nienaturalna, z uwagi na to, że jestem, wydaje mi się, że jest 100% taka, jak jest. Nie można też bagatelizować tego, że kilka sytuacji w zachowaniu Freeza było nie na miejscu. Jedną z nich była na przykład ta z perfumami. A jak tam twoja obietnica z robieniem wykroków i w ogóle? To tylko to ci powiedziałam. No mówię, kto częściej swoją obietnicę. Mieliśmy deala. Nieprawda. Dawno temu. Mieliśmy z Karolem takiego deala, że Karol wcale się w ogóle nie perfumował perfum, a ja strasznie lubię, jak ktoś ładnie pachnie, więc zrobiliśmy takiego deala. Strasznie takiego troszkę dla Karola korzyść, ale dobra. W każdym razie dlaczego? No co, ty miałeś tylko perfumować się perfumem, a ja musiałam robić ćwiczyć pupkę. I robić wykroki. Jakim problemem jest dla niego używanie perfum? Mimo wszystko filmy te wychodziły w przeszłości i jakoś mało kto zwracał na te fragmenty uwagę i mówił, że Freeze manipuluje swoją dziewczyną. Przebudzenie nastąpiło dzisiaj, a jego problemem i wadą jest to, że z dziesiątek filmów wybierane są pojedyncze fragmenty wskazujące na to, że ich związek nie jest idealny. Tak jak nic nie jest. Freeze nie jest święty, ale Versow zmaga się w tym samym czasie z ogromną falą internetowej krytyki. Może i nabrała pewności siebie, ale jeżeli jej spojrzenie na własną osobę od najmłodszych lat było zachwiane, to utrzymanie wysokiej samooceny w sytuacji, w której się znajduje, nie będzie proste. Wielkiej sławie towarzyszy jednak duża odpowiedzialność i wiele osób będzie chciało im zaszkodzić. A może nawet nie zaszkodzić, a pokazać coś, czego my nie zauważyliśmy. Nawet wśród osób, które do niedawna były im bliskie.